Witajcie kochane, przychodzę dzisiaj z kolejną propozycją ćwiczenia, jak w sposób praktyczny możecie uczyć się wchodzić w żeńską energię, trenować bycie w żeńskiej energii. Tym sposobem będzie dzisiaj odpoczywanie. I jeżeli na słowo odpoczynek już poczułaś... To znaczy, że funkcjonujesz w męskiej energii i z całą pewnością należy Ci się odpoczynek. A zatem jak odpoczywać, żeby ten odpoczynek był jednocześnie treningiem wchodzenia w żeńską energię? Przede wszystkim, żeby móc to zrealizować na sposób żeński, musisz wejść w swoją męską energię i w tej męskiej stanowczości wpisać czas na odpoczynek do Twojego grafiku planu dnia. A zatem zatrzymaj to nagranie, zbierz w sobie siły i odwagę, żeby to zrobić i idź do swojego kalendarza, ustaw przypomnienie w telefonie, zaplanuj sobie termin, kiedy będziesz miała przynajmniej 15 minut na zrobienie odpoczynku. Odpoczynek polega na nic nie robieniu. Dosłownie, masz się położyć na łóżku, masz patrzeć w sufit i masz sobie tak pobyć. Nic nie robienie jest takim stanem Twojego ciała i umysłu, nawet jeżeli tego nie czujesz, jeżeli teraz nie bardzo wiesz, o czym mówię, to poczujesz to z czasem. Razem z praktyką Ci to przyjdzie. Odpoczynek wprowadza Twoje ciało i umysł w taki stan, w taki sposób funkcjonowania, dzięki któremu ładuje się Twój wewnętrzny, żeński rdzeń. Jest to moment, kiedy regenerujesz siły. Jest to moment, kiedy nabierasz pewności siebie, wrażliwości, delikatności, miękkości, rozluźnienia. Na początku możesz czuć wewnętrzny brak zgody na to, żeby odpoczywać, skoro masz jeszcze milion zadań do wykonania na swojej liście, w swojej głowie. Natomiast to, co Ci proponuję, to mimo wszystko właśnie w tej swojej męskiej stanowczości zaplanować odpoczynek i go po prostu zrealizować. W żeńską energię wchodzi dopiero wtedy, kiedy Twój wewnętrzny mężczyzna położy Cię nawet siłą na łóżku, zabierze Ci telefon z dala od Ciebie, książki, cokolwiek i będzie Ci nakazywał tam przeleżeć nawet z ustawionym stoperem. To jest właśnie mądre korzystanie z zasobów męskiej energii w żeńskiej energii, w obszarze żeńskiej energii. Jeżeli masz wrażenie, że te 15 minut to będzie strata czasu, to powiem Ci bardzo mądre i głębokie zdanie, które kiedyś usłyszałam i na mnie ono cudownie zadziałało. Cudownie. A zatem posłuchaj tego zdania. Czas zaplanowany na zmarnowanie nie jest czasem zmarnowanym. Powtórzę jeszcze raz. Czas zaplanowany na zmarnowanie nie jest czasem zmarnowanym. Chodzi tutaj o to, że jeżeli Ty dajesz sobie odpoczynek, wytchnienie, to właśnie Twoje ciało i Twój umysł spowalniają. A zwolnione tempo jest związane z tym stanem,
kiedy przychodzą do ciebie genialne, skuteczne pomysły. Kiedy rozwijasz swój geniusz. Być może miałaś taką sytuację, że nie mogłaś znaleźć rozwiązania, a tu nagle zrobiłaś coś przyjemnego dla siebie, albo zwyczajnie położyłaś się spać. Obudziłaś się i nagle bing, rozwiązanie do ciebie przyszło. Albo obudziłaś się następnego dnia i o poranku już wiedziałaś, co masz z tą sytuacją zrobić. I to się okazało być dobrym rozwiązaniem. Dlatego to są sytuacje bardzo pożądane w codziennym życiu, więc zwiększaj ich ilość poprzez odpoczynek. Świadomy, zaplanowany odpoczynek jako trening wchodzenia i rozwijania twojej żeńskiej energii w tobie. Trzymaj się ciepło. Cześć!